Witam Was w kolejnym odcinku programu Gra się. Jak zawsze przygotowaliśmy porcję newsów, zapowiedzi, recenzje i kącik retro. Startujemy! Star Wars Jedi Survivor, czyli najnowsza gra ze świata Gwiezdnych Wojen, coraz bliżej. Oczekiwanie to może nam umilić nowy zwiastun przygotowany przez producentów. To z pewnością jeden z najlepiej zapowiadających się tytułów najbliższych tygodni. Akcja Star Wars Jedi Survivor rozgrywa się pomiędzy trzecią a czwartą częścią filmowej sagi Gwiezdnych Wojen, a dokładnie jest to 5 lat po wydarzeniach przedstawionych w Star Wars Jedi Fallen Order. Głównym bohaterem ponownie jest Cal Kestis, który nieustannie rozwija swoje umiejętności. Jest to jeden z ocalałych Jedi zainicjowanej przez Imperatora Palpatina Wielkiej Czystki Jedi. W Star Wars Jedi Survivor otrzymamy dostęp do kilku nowych sprzętów, dzięki którym Cal będzie mógł lepiej radzić sobie podczas pojedynków. Gracze będą teraz wykorzystywać różne style walki i za ich pomocą sprawdzą możliwości różnych ataków. Gra Valheim nie będzie ekskluzywem na Xboxa. Wkrótce tytuł pojawi się także na innych konsolach. Gra, która jest po premierze, już wkrótce zasili konkurencję od Sony, a może i Nintendo. Wyłączność na Xboxach wynosi 6 miesięcy. Valheim to gra, która wzięła rynek pecetowy szturmem w 2021 roku. Niespodziewanie, bo tytuł Iron Gate był praktycznie pozbawiony akcji marketingowej. Wiele redakcji zdecydowało się na bardzo wysokie oceny, jak 9 na 10 czy 10 na 10. With my father's passing, the next chapter waits to be written. Seria Anno zaskarbiła sobie serca miłośników strategii ekonomicznych już lata temu, a Anno 1800 okazało się najlepszą odsłoną marki od wielu lat. Dziś mamy okazję po raz pierwszy zasmakować tej zabawy na konsolach. 6 marca gra wskoczyła na sklepowe półki i jak się okazuje zachwyca recenzentów. Anno 1800 Console Edition to najlepiej oceniana pozycja w historii marki, zgarniająca 86% średnich ocen na Metacritic wersji na PlayStation 5. Konsolowa edycja pozwala nam na zagłębienie się w tajniki handlu w tytułowym 1800 roku, dając konsolowym graczom jedyną w swoim rodzaju okazję ku temu, aby po raz pierwszy w historii zagrać w Anno z padem w rękach. I am guided by my vision for a braver tomorrow. How will the world remember you? Powstaje kolejna gra z uniwersum Super Meat Boy. Tym razem nie będziemy mieli jednak do czynienia z sequelem ani nawet prequelem. Twórcy zaserwują nam spin-off i to nie byle jaki, albowiem wcielimy się w nim w doktora Fetusa, głównego antagonistę serii. Przygotujcie się na Dr. Fetus Mean Meat Machine. Sama produkcja jest dużo prostsza w założeniach i choć pojawia się nieco hardkorowych elementów platformowych, to główna rozgrywka opiera się na łączeniu 4 lub więcej elementów. Premiera jeszcze w tym roku. Get ready for the next battle. Tekken 8. New Challenger.
Najnowszy zwiastun Tekken 8 pokazuje możliwości Kinga. Uznany fighter zmierza do gry i pokaże przeciwnikom swoje najlepsze chwyty. King to jedna z ikon Tekkena. Postać pojawiła się we wszystkich głównych odsłonach serii. Najnowszy zwiastun tak naprawdę nie zaskakuje. King korzysta ze swoich klasycznych ruchów. Potrafi przechwycić atak wroga lub po prostu wykorzystać rozbudowane kombinacje, by nie dać swoim rywalom szans na atak. Bandai Namco od kilku tygodni aktywnie promuje Tekken 8 i deweloperzy przedstawiają kolejne zwiastuny pokazujące postacie. Nina, Kazuya, Jin, Paul oraz Low otrzymali już swoje materiały. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together, they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born. With the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. I've got to hurry. Dzisiaj znowu coś z konsoli Nintendo Switch. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Nintendo zaskoczyło, zapowiadając w grudniu nową grę z serii Bayonetta, ale najnowsza propozycja Platinum Games pod względem rozgrywki oraz oprawy nie przypomina poprzednich przygód upiększonej lateksem wiedźmy. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon to prequel znanych wydarzeń, który zapewnia ogromne poczucie świeżości względem poprzednich produkcji tego IP. Czy jednak warto zainteresować się tytułem? Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon jest tak naprawdę klasyczną grą drogą, w której podróżujemy z punktu A do punktu B, zahaczając po drodze o małe obozowiska, gdzie możemy poprawić zdolności bohaterki lub po prostu zapisać stan gry. Twórcy jednak zdawali sobie sprawę, że Cereza potrzebuje w tej przygodzie odpowiedniego wsparcia i od niemal samego początku do naszej dyspozycji zostaje oddany Cheshire. Demon nie ma za dużo szczęścia i zostaje zamknięty w małym misiu głównej bohaterki. Cheshire może zostać przywołany do walki w dosłownie w każdym momencie, ale tutaj tak naprawdę pojawia się problem. W recenzowanym Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon musimy jednocześnie kontrolować dwie postacie. Ze zmianą rozgrywki względem klasycznego slashera zdecydowano się także na zupełnie inną oprawę. Recenzowana Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon stylistyką przypomina baśnie namalowane akwarelami. Gra zupełnie nie przypomina poprzednich odsłon serii, ale pasuje to do założeń gry, ponieważ jednocześnie wszystkie fabularne wydarzenia poznajemy przez kolejne strony książki. To właśnie w księdze widzimy wstawki związane z opowieścią. Cereza rozmawia z postaciami, próbuje dogadać się z Cheshirem lub odpowiada na postawione przed sobą pytania. Lochy w najnowszej pozycji Platinum Games to zdecydowanie jeden z najlepszych elementów całej produkcji. Wszystkie miejsca są obowiązkowe i podczas rozgrywki musimy jednocześnie kontrolować dwójkę bohaterów, by rozwiązywać różne zagadki logiczne lub walczyć z grupami wrogów. Po ukończeniu głównego wątku na zainteresowanych czeka jeszcze całkiem przyjemny epilog, który w pewien sposób dopowiada wydarzenia. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon to bez wątpienia odważny pomysł, który bezpośrednio trudno porównać do poprzednich odsłon serii.
gra stawia na zupełnie nowe doświadczenie. Try using magic to open it. Come on. We have no idea what's lurking on the other side. Cheshire gave a mocking snort at Zeresa's cowardice. I am not making excuses! All right, fine! Okay, Zeresa. Just like you practiced. Dzisiaj cofniemy się do lat świetności pierwszego PlayStation. Siphon Filter było serią, która na początku zachwycała graczy, aby tracić formę i po latach kompletnie zniknąć. Przypomnijmy sobie tę historię. Trójwymiarowa, trzecioosobowa gra akcji z elementami skradanki, osadzona w realiach political fiction. Opowiadający o losach świetnie wyszkolonego agenta Gabe'a Logana tytuł zapoczątkował jedną ze słynniejszych serii wydawanych na PlayStation 1. Siphon Filter łączy w sobie elementy gry akcji i skradanki. Trójwymiarowa produkcja utrzymana jest w szpiegowskiej stylistyce i pozwala wcielić się w członka wywiadu, który próbuje powstrzymać plany terrorystów. Gracze porównywali tytuł do Metal Gear Solid czy Tomb Raider. Mimo kilku błędów, jak na przykład brak możliwości skakania, okazała się hitem. Dwójka pojawiła się rok po jedynce, czyli w roku 2000. Dla wielu sequel był niespodzianką przykrą. Nie chodzi o kwestie techniczne, ale o charakter rozgrywki, który diametralnie się zmienił. Więcej tu skradankowych misji, do tego z mocno podbitym poziomem trudności. Bez rewelacji, ale i bez tragedii. Od gra na siódemkę z przesadnym poziomem trudności, małą ilością zmian. Ostatnia część, wydana na popularnego szaraka, ukazała się w roku 2001. Trzon rozgrywki nie zmienił się w ogóle, nie zmienił się też engine, oferując tę samą grafikę. Misje były za to zróżnicowane, od skradanek po wielkie wybuchy. To była porządna odsłona serii. Siphon Filter Omega Strain ukazał się w 2004 roku na PlayStation 2. Na brak dobrych gier PS2 nie narzekała. Siphon Filter 4 był dobry, ale w gąszczu coraz lepszych produkcji coraz bardziej odstępował konkurencji. Coraz bardziej gra znikała z radarów graczy, stając się przeciętna. Kolejna część ukazała się w roku 2006 na PSP i 2007 na PS2 i miała tytuł Dark Mirror. Przenośne przygody Logana, w którego w tej odsłonie się wcielamy, wypadły nadspodziewanie dobrze. Pozytywnych ocen nie szczędziły serwisy zachodnie, jak i polskie. Autorów chwalono za świetnie skalibrowane sterowanie, co w przypadku tego typu gier na PSP było nie lada wyzwaniem, o czym wielu deweloperów i graczy się przekonało. Ceniono także świetną oprawę graficzną, niewiele doprawdy ustępującą grom na PS2. Mocną stroną były renderowane przerywniki oraz świetny dubbing, co wskazywało, że Sony nadało tej grze priorytet i włożyło niemało forsy w proces jej powstania. Ostatnia odsłona to 2007 rok na PSP i 2010 na PS2. Mowa o Logan's Shadow. Gra była jeszcze lepsza niż poprzednik. Mimo braku jakichkolwiek rewolucji, pozwalała na jeszcze jedną wycieczkę z Loganem w roli głównej. Dała po prostu masę frajdy. Od tamtej pory nastała cisza. Mimo kolejnych konsol, Sony jakby zapomniało o swojej marce Siphon Filter. Gracze na pewno tęsknią. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Gra się. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie.